Tomkiem o tym w pre-show, o tym emocjonalnym wpisie Ripsona i mamy wrażenie, że cały czas ta drużyna nie wraca na dobre tory. 0-2 na ten moment jest naprawdę bardzo słabym wyborem, bardzo słabym wynikiem. Wyborem! Wybieramy 0-2! Chcemy sobie utrudnić. Ale wracając, jeżeli tutaj nie urwą mapy, no to jakikolwiek powrót będzie w zasadzie graniczył z... W czystej teorii masz tydzień czasu. I wiesz, i dogrywka, tak jak Akademia walczyła o grupę mistrzowską, w czystej teorii, w praktyce wiemy, że może być mało motywacji na treningu. Dobra, Korea też miała wrócić przez tydzień na Mistrzostwach Świata i się nie udało. Motywacja motywacją, ale jeżeli w tym spotkaniu osiągną 0-3, to będzie to już prawie niemożliwe wręcz powrót, jeżeli chodzi o... Nie no, jeżeli wygrają 3 mecze potem, no to wiesz, no... No i wystarczy, że... No wtedy to już... Czy teraz jest chyba jeszcze zbyt wcześnie, żeby oceniać ogólnie sytuację, jak tak. To się wszystko... Nie no właśnie, zobaczmy ten mecz, tak? Zacznijmy od tego. Wtedy ale przed meczem to jest chyba pierwsza sytuacja, w której R6 jest tak mocnym faworytem w perspektywie swojego przeciwnika. W końcu tak Bo na Walkirię nie wiadomo było. Tak. Tam mogło się wydarzyć coś dziwnego. Na Wisłę Płock nie byli faworytami, a tutaj... Piast Gliwice Sport ostatnio wygląda najgorzej, więc zgadzam się z Danielem, tutaj faworytem jest R6. Tak, mocnym faworytem, że aż zignorowałem prośbę Awahira i zagłosowałem na tę drużynę, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na wynik tego spotkania, ale wygląda na to, że Matisław zagra LeBlanc i sądzicie, że to mocno wpłynie na to spotkanie? Bo poruszaliśmy to już, LeBlanc, dosyć indywidualna postać, która daje szerokie pole do popisu danemu zawodnikowi, który ją podejmuje. No to jest postać, na której Matisław może mi wybić z głowy mój pomysł nie umieszczania go w top 5 midlanerów, bo zdecydowanie nie jest to... Nie go w top 5? To prawda. Nie oglądałeś chyba uważnie. A czy wiesz co, jak mówią eksperci, to oglądam. A kogo ja dałem? Dobra, przepraszam, wiem, że ty nie dałeś tego w top 5, powiedziałeś, że dwie ostatnie miejsca to są losowe, tak to Kasztelan, Humanoid i Sebex, a reszta to jest losowa i że mogły zakręcić sobie kołem, więc tak. Pilnowałem. Ale nie zapiecie, Fryderyka. Nocturn dla Ripsona. Tak, to jest bardzo i nie tylko Nocturn dla Ripsona, Nocturn przeciwko LeBlanc. To jest akurat bardzo dobra kontra. I to jest sprytne. Ej, słuchajcie, to jest naprawdę fajne. Ale właśnie to jest pytanie. Czy podebrał to w perspektywie tego, hej, wiem, że to jest kontra, wiem, że to dobrze działa na bardzo dobrego zawodnika, jakim jest Matisław, czy to jest mój komfort i ja chcę po prostu grać? I to. I dlatego to jest tak dobry wybór. Nie tylko to jest kontra, ale też to jest idealna postać dla Ripsona, co zresztą widzieliśmy. A z drugiej strony zabranie Brauma, i myślę, że Piast Gliwice Sport chciała zabrać Brauma, aniżeli bardziej wziąć Brauma. Bo tak jak mówiliśmy wczoraj, ten Braum rzeczywiście procent wygranych nie jest za dobry. I wczoraj wcale tak dużo Braum też nie wygrał. A wiemy, że Renifer wczoraj na Lucianie wyglądał super, więc może też nie chcieli oddać Lucian plus Braum. Mnie bardziej zastanawia, co by wybierze Reactive, bo widzieliśmy różne wybory, dziwne wybory. Raz pojawił się nawet Galio, którego nie do końca byśmy byli sobie w stanie wytłumaczyć. I Orn w ciemno, bardzo szybko. Ale czy to nie jest taki bezpieczny wybór dosyć? Oczywiście. Nie wiem, czy na LeBlanc i na Luciana to jest dobre. W czystej teorii przeciwnik nie ma Brauma, czyli tu nie chodziło tylko o zabranie Brauma. Chodziło o to, że Piast Gliwice Sport chciał wziąć Brauma, żeby przeciwnik nie mógł wziąć Brauma, przez co oni mogą Orna wziąć. Bo to jest to klasyczne combo Illuminar, tylko wiecie co, my w Illuminar graliśmy to w zeszłym roku. Trochę minęło czasu. Ale z drugiej według strony mnie to nie jest tak silne combo teraz. Wolałbyś Sajona do lasu na przykład. Biorąc w ciemno, tutaj przy okazji Górnej Alei. Nie wiem czemu Sajon. Może wyłączą, wiesz, inne postacie, przeciwko którym Simniwak teoretycznie mógł mieć problemy. Ale Simniwak, a co? Wsadzisz na Irelię i powiedzcie coś jeszcze, nie wychodziło to za dobrze? To może być właśnie ten problem, że Miwak nie zagra na takim poziomie, jakiego oczekujesz, dlatego wrzucasz go na tanka, żeby mieć po prostu zabezpieczoną tą Górną Aleję. W czystej teorii masz bardzo prosty plan na grę. Wciskamy R i wchodzimy. Jeżeli grasz słabo, to dobrze jest sobie uprościć grę. I to jest duże uproszczenie. Co robimy? A wciskaj R, coś wyjdzie. Ale czy można tak po prostu wcisnąć to R, czy nie lepiej najpierw chociaż delikatnie przygotować się pod teamfight, na przykład w przypadku Piasta, i widzimy, że to są dosyć mobilne postacie póki co po stronie R6, jak LeBlanc, jak Lucian. Że Ezreal jest cały czas otwarty? Dobra. Tak, Ezreal jest ciągle otwarty i w sytuacji Piasta wciągamy przeciwników do lasu i dopiero tam chcemy walczyć, dlatego że mają ograniczone pole ucieczki, Orn może trafić swoim ultimate'em wiele osób, tak samo Braum. Ryze bywał dobry na LeBlanc, ale problem jest taki, że R6, jeżeli weźmie dla Szlatana coś, co potrafi na środku coś działać, a wiemy, że Szlatan potrafi grać takimi postaciami, to Ryze ma problem. Na przykład ten Lessing. Bardzo dziwny jest ten draft. Po co wybierasz Ryze'a teraz? Spokojnie możesz zabezpieczyć. Wygląda na to, że to jest nowa R6. Ezreala. Kackos, będziesz grał wytrzymałymi inicjatorami. Okej, ale
mnie zastanawia, dlaczego zostawiamy strzelającego no właśnie, Piasta Gliwice jako ostatnią specjalnie nie pozycję. Zaskoczysz tutaj. Ja... Czy to jest może znak, że Dambaj nie chce zagrać z Ezreelem? Z jakiegoś powodu? Bo tutaj byś widział tę postać właśnie, tak? Ezreal na Kerry. A, dobra. To by był ten klasyk, ale spodziewamy się, że może tu być coś innego. Ja myślałem, że ten Lisson się pojawi i moim zdaniem jest to bardzo dobry wybór razem z LeBlanc. Ale z drugiej strony Piast Gliwice Esports ma naprawdę kompozycję, pod którą bym się podpisał pół roku temu. Więc pod tym względem jest fenomenalnie, okej? Okay? Wiesz, ty łączysz tutaj Lisina i LeBlanc. Ja chciałbym połączyć tutaj Lisina i Alistara, którego widzieliśmy wczoraj. Widzieliśmy, jak Raxo i Szlatan na Ezreela, to wiesz, co masz zrobić. Niby tak. Mówić w lesie gdzieś kogoś złapać. Na przykład. No jeżeli udałoby się złapać... wczoraj, że RCX ze Szlatanem potrafi wyegzekwować najmniejszy mod. Tak, to był Kackos razem na popi tam, który wszedł ze Szlatanem, tak. Ale... Ale było chyba trzy sytuacje, kiedy to była dosłownie milisekunda. Powiedzmy, masz rację, jeżeli udało się Rypsona znaleźć. No dobra, mamy kompozycję. Piast Gliwice Esports, kompozycja oparta w 100% na walkach drużynowych, tak. Tylko przeciwnik ma postacie, które mogą na to zareagować. Drugi, no, nie, wiesz co, każdy tam ma możliwość. Ja obawiam się, nie ma do tego nie charakterystycznej tylnej linii, mhm. Więc moim zdaniem średni ten wybór. Wczesny etap gry ze strony RCX, bardzo mocne linie. Tutaj Szlatan ma duże pole do popisu. Ja obawiam się, że po prostu nie dojdzie do walk drużynowych takich klasycznych, a jeżeli już będą, no to RCX będzie na tyle do przodu, że totalnie zanegują jakiekolwiek... Z drugiej strony, jeżeli Nocturne będzie bardzo do przodu, to naprawdę wciskasz R kompozycją Piast Gliwice Esports i ciągle kogoś gdzieś znajdujesz. To ostatnie pytanie. Danielu, powiedziałeś, że tutaj Lisin będzie miał duże pole do popisu. Na której linii? Myślę, że spokojnie wokół LeBlanc możemy cały czas rozgrywać, bo te łańcuchy są po prostu mega. Górna aleja, ten Ornn, można go wyłapać mimo wszystko, bo mamy Sajona, który może go podrzucić. Szczególnie, jeżeli LeBlanc. I tych obrażeń naprawdę tam może również starczyć. I więc Miwak nie miewał za dobrych gier, więc może tutaj też po prostu uderzyć. I tym samym przejdziemy do komentatorów, którzy skomentują dla was tę grę. Niemożliwe, prawda? Przed wami Jan oraz Tomek. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Ze mną jest Tomasz The Fake One Milaniuk, ekspert i komentator. Ja jestem Jan Pisofiropaj Hrynkiewicz i komentujemy dla Państwa pierwsze spotkanie w ramach trzeciego dnia, szóstego tygodnia Ultraligi R6 Team versus Piast Gliwice Esports. Piast Gliwice Esports. Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o obie kompozycje, ja jestem zdecydowanie bardziej fanem tego, co wydraftowało RCX Team, mm-hmm. bo obie solo linie wyglądają lepiej, do tego masz agresywnego leśnika, który jest w stanie nacisnąć w tych pierwszych kilku poziomach, nawet na szóstym potencjalnie może być silniejszy od Nocturna, bo jego przewagą jest większa ilość obrażeń, podczas gdy Nocturne ma oczywiście tę umiejętność przemieszczania się po mapie umiejętnością półglobalną, było nie było. Rypson będzie musiał włożyć po raz kolejny te buty, w których nosił drużynkę na plecach, tylko obawiam się, że to już nie ten rozmiar, bo widzieliśmy już nie jeden raz, gdzie Rypson po prostu się gubi, nie wie, co ma do końca zrobić, nie wie, jak ma zareagować na to, kiedy rywale mają przewagę na solo liniach, mogą mu wchodzić do lasu i go męczyć, a wczoraj Szlatan pokazał, że taki styl gry mu perfekcyjnie odpowiada. Więc spodziewamy się tutaj, myślę, troszeczkę powtórki. R6 Team zaskakuje nas absolutnie, jeżeli chodzi o fazę finałową, bo teraz oczywiście przypominam, że mieliśmy niedawno reset wszystkich punktów i R6 Team znalazło się w grupie spadkowej, ale jak do tej pory plasują się na szczycie tej grupy. Tak, 2-0 jako jedyni, wygrali z Wisłą oraz Valkyrią, czyli prawdopodobnie najtrudniejszymi przeciwnikami. Piast w ostatnich tygodniach nie pokazywał się dobrze i niestety raczej tendencja spadkowa po ich stronie, więc nie spodziewam się, żeby mieli stanowić jakieś ogromne wyzwanie dla R6, a z drugiej strony sam kilkanaście minut temu powiedziałem, że może R6 Team się poczuć zbyt pewnie, a Piast jest drużyną, która żeruje na zbytniej pewności przeciwników, więc wcale nie byłbym aż taki przekonany, że to będzie jednostronny pojedynek. Może zaskoczyć. Piast Gliwice może zaskoczyć i to już pokazywali wcześniej. Au. No teraz Simliwak jeszcze spotka się to z Kackosem.
No i właśnie, 1/4 punktów zdrowia już na start mu odebrana. Pamiętajmy, że ta linia Sion versus Orn może się na papierze wydawać bardzo nudna. Nic się tam nie wydarzy, nikt nikogo nie obije, ale Sion ma raczej silniejsze wymiany, do tego wszystkiego ma lepszy wave clear, więc zazwyczaj na tego typu liniach widzimy priorytet od Sionów, dzięki czemu ganki są łatwiejsze, dzięki czemu wejścia do przeciwnego lasu są łatwiejsze, więc będę obserwował Szlatana oraz Kackosa, ponieważ ich współpraca może być, niekoniecznie musi, ale może być kluczowa. Chociaż zgodzę się z Danielem, że tutaj zdecydowanie naciskałbym na środkową alejkę. No właśnie, o środkową alejkę chciałem zapytać, no bo mamy Rektiva i ten wybór Ryza troszeczkę, eksperci mówili, że troszeczkę za wczesny, bo z drugiej strony mieliśmy już odsłoniętą całkowicie dolną linię drużyny R6 Team i może ten Ezreal Aldambaya, który wydawał się oczywisty, byłby lepszym wyborem wcześniej, a Rektiv mógł się jeszcze wstrzymać. No i mamy te, powiedzmy, taką ogólną kontrę na LeBlanc, prawda? Ryze radzi sobie całkiem spoko. Czy to jest tak, że bywały różne momenty dla tego matchupu? Raz wygrywa LeBlanc, raz Ryze miał po prostu wystarczająco dużo tarcz, żeby przeżyć. Obecnie wygląda to raczej tak, że jeżeli wymiana jest rozpoczęta przez LeBlanc z pewnością, że przeciwnego junglera nie będzie, raczej jest w stanie zadać wystarczającą ilość obrażeń, bo Ryze musi uważać również na manę, zwłaszcza w early game'ie. Później oczywiście staje się to łatwiejsze z West Coast, z Blue Buffem, ale póki co Rektiv będzie musiał inwestować manę w niszczenie creepów, podczas gdy Matisław po prostu będzie używał swoich zasobów do obijania rywala. To jest trochę wojna na wyniszczenie. Kto będzie miał więcej staków pod Jonka, kto będzie miał więcej uwagi od junglera, prawdopodobnie zwycięży. Ale przenosimy się teraz na dolną aleję, gdzie mieliśmy wymianę, dobre wejście od Raxo, dwóch zawodników Piasta Gliwice podrzuconych. No i konsekwencją jest oczywiście mały ubytek na zdrowiu Dambaya. No ale mamy też właśnie tę dolną aleję. Braum, tak jak sugerował Fryderyk w trakcie Champion Select, został raczej zabrany po prostu R6 Team, po to, żeby nie było Renifera i tego combo razem z Raxo. Znaczy, Lucian Braum to jest silna kombinacja, do tego Braum jest dość niezłą odpowiedzią na Orna. Czy coś oprócz tego? Chyba nie do końca, ale ja w ogóle, podoba mi się ta linia R6 Team, więc mimo tego, że teoretycznie było to odebranie rywalom, ja nie czuję, żeby jakąś bardzo dużą wartość ten Braum tutaj miał. Widzimy, że Rybson pojawia się na środkowej alei, ale Matisław nic sobie z tego nie robi, zwłaszcza, że Szlatan również jest w pobliżu i byłby w stanie zareagować, gdyby doszło do jakiejś poważniejszej wymiany. No na razie te pierwsze 5 minut upływa nam dosyć spokojnie, ale chyba tego mogliśmy się spodziewać po takim Champion Select. Niekoniecznie. Myślę, że tutaj Szlatan mógł sobie pozwolić na jakąś wczesną agresję, może inwazję, potencjalnie jeszcze inne zagranie. Lee Sin jest postacią, która na poziomach 1-3, 1-4 naprawdę dysponuje wysokimi obrażeniami, sporą mobilnością, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj czegoś szukał, ale nie szukał. Rybson pojawia się na górnej alejce. Czy możesz zanurkować Sajona bez szóstego poziomu Orna, a tutaj Simivek tej szóstki nie wbije? Nie wydaje mi się. Nie wiem tak do końca, czego szukają zawodnicy Piasta. Ale jakiś pomysł jest, wejść na Kackosa, ale Simivek nie trafia. Ale sporo obrażeń tam się posypało, Rybson będzie jeszcze oczywiście. Okej, okay, to się udało. Prawdopodobnie ucieknie z tego wszystkiego jungler Piasta Gliwice. Trochę jestem zaskoczony, ale rozegrali tego dive'a całkiem poprawnie. Nieco martwi mnie fakt, że to nie było lepiej skomunikowane ze strony R6 Team, bo ten nastakowany wave to naprawdę aż pachniało dive'em i może powinien był Szlatan wcześniej obrać tutaj ścieżkę. Zastanawiam się, czy Kaskos powinien był się tutaj napinać, czy po prostu nie chciał błysnąć wcześniej. Ale tego typu pytania, no musielibyśmy mieć więcej czasu z tym replayem, żeby sobie na nie odpowiedzieć. Mimo tego Kackos nie traci w klipach. To, co będzie dla niego największą bolączką, to jest teleportacja Simivaka, którą oczywiście przeciwnik dysponuje, podczas gdy ty sam jej nie masz, więc w tej chwili Piast ma przewagę na mapie umiejętności globalnej, którą mogą wykorzystać, no bo ta dolna alejka będzie musiała się obawiać przy jakimkolwiek zagraniu agresywnym. Zwłaszcza, że widzimy, że Renifer i Raxo na razie naciskają i raczej są po tej drugiej stronie dolnej alei. No ale tutaj nawet nie ma miejsca, w które mógłby steleportować Simivak, ale gdyby R6 Team szykował na przykład zanurkowanie, gdyby R6 Team chciał jakoś bardzo głęboko pójść na tej linii, to wtedy być może będzie coś się działo z tą teleportacją. Chciałbym to zobaczyć. Myślę, że Piast powinien wykorzystać tego typu zagranie, mając je dostępne, chociaż wiemy, że bywa z tym u nich różnie. Będziemy czekać na rozwój sytuacji. W tym czasie możemy zerknąć, jak po pierwszych 6 minutach prezentuje się sytuacja w farmie. Na razie widzimy niewielką przewagę Matisława na środku nad Rektivem, ale poza tym idziemy łeb w łeb. I tu z mojej strony maleńkie rozczarowanie Szlatanem. Czemu?
że mógłby właśnie, tak jak sugerowałeś, troszeczkę więcej zainwestować w tym początkowym etapie gry. No pamiętajmy, że to też nie jest takie proste. Masz Lee Sina, zrób coś w early game, do tego wszystkiego musi być wystawiona sytuacja. I zobacz, że w tej chwili podchodzi Raxa po pierwszym recallu do mida, jest tutaj również Szlatan i będą starali się łapać Rektiva. Ale Rektiv na razie bezpiecznie, poza tym jest tutaj również Rybson. Obaj junglerzy baitują. On ma szóstkę. Znaczy obaj midlanerzy baitują dla swoich junglerów, chociaż zakładam, że Szlatan był widziany dokładnie, w tej chwili spingowany, a za to Raxo rozbił tego Scryer's Bloom'a, co również dało wizję na przeciwnikach, więc myślę, że wszystko rozejdzie się po kościach, ale to R6 Team ma priorytet na rzekę, co oznacza, że wyczyszczą sobie wardy, postawią własne, drobna przewaga dla nich. No mamy smoka do wzięcia oczywiście, ale jest to smok powietrzny, więc wydaje mi się, że to też nie jest jakiś priorytetowy cel żadnej z drużyn, chociaż Szlatan pojawia się teraz tam i chyba będzie mógł go wziąć bezkarnie. Tak. Pamiętajmy, że R6 Team wyczyściło wizję, do tego wszystkiego mają priorytet na bocie, gdzie Renifer cały czas utrzymał linię wysoko i jeszcze przed chwilę tam się będzie znajdowała, chociaż Raxa może być w tarpatach. No właśnie, jest wejście od Blue 45, ogłuszony Raxo na moment, Dumbai tam dorzucił swoje obrażenie, niedaleko jest również Rybson, no ale w tym samym czasie Szlatan bezkarnie zgarnia tego smoka, jest już dosyć osłabiony, ale Rybson nie zdaje sobie z tego sprawy i ten bez problemu oczywiście przeskoczy ze ścianę i jest bezpieczny. Tak, szybki warjump to jest coś, co Lee Sin bardzo lubi, kiedy może wziąć smoka, wycofać się za tę ścianę. Ze strony niebieskiej jest to dużo łatwiejsze zagranie pod tym względem. Po stronie czerwonej z drugiej strony, pamiętajmy, że jednak ten smok, no nie jest to jakieś trudne podejście. Simivac póki co wygrywa wymiany na topie, to nie jest coś, co mi się podoba. Kackos nie powinien używać swojego Decimating Smash na rywala, raczej pchać miniony, bo to jest główna przewaga Sajona w tego typu matchupie. Nie wiem, czy on rozgrywa linię dobrze, chociaż pamiętajmy, że no to zanurkowanie miało wpływ, bo złoto, a przynajmniej jego odrobina trafiła w kieszeń Simivaca. I pod tym względem z pewnością czuję się bardziej komfortowo. Nie jestem pewien, czy drugie niebieskie wzmocnienie już powędrowało do Rektiva. Niewykluczone, że tak się stało, zaraz się pewnie przekonamy. No bo Rektiv ma tutaj problemy, jeżeli chodzi o creepy. Trochę mimo wszystko odstaje i na pewno to niebieskie wzmocnienie Blue Buff, który będzie regenerować jego manę, będzie dla niego priorytetowy. Pamiętajmy, że dla Ryza tego typu deficyt budżetowy, czy tego typu deficyt w sforach, to nie jest koniec świata. To jest sytuacja, w której masz tylko łezkę, a przeciwnik dysponuje przedmiotem bojowym w postaci tej niebieskiej książeczki, jaką ma w ekwipunku. I jeszcze ma merki, które same w sobie może nie brzmią jak hej, będę ci zadawał obrażenia, ale jeżeli pomyślimy o fakcie, że niwelują część kontroli tłumu Ryza i do tego wszystkiego dają ci odporność na magię, Matisoff ma wystarczającą ilość obrażeń bazowych, żeby podejmować wymianę, podczas gdy Rektiv stracił kilka ważnych atutów ze względu na ten zakup, więc Matisław po prostu ma wyższą wartość bojową w przedmiotach, aniżeli Rektiv, który zdecydowanie lepiej skaluje. No dodatkowo jeszcze Matisław, Champion Select, zdecydował się na podpalenie w swoich czarach przywoływacza, więc przy ewentualnej wymianie 1 na 1, tak jak mówisz Tomku, no wszystko wskazuje na to, że on by miał, byłby faworytem takiego pojedynku, ale tymczasem Szlatan nie marnuje czasu i po wzięciu powietrznego smoka już zajmuje się kolejnym obiektem, jakim jest Herald. I wygląda na to, że również uda mu się to bez najmniejszych konsekwencji, ponieważ Rybson jest teraz zajęty. On czeka, aż LeBlanc użyje W. Szuka miejsca. Kiedy to Distortion zostanie zagrane... O, teraz Matisław użył swojej umiejętności, ale Rektiv już był trochę bardziej wycofany do rzeki, więc Rybson również nie wchodził. Jeżeli chodzi o junglera R6 Team, myślę, że Szatan podejmuje dobre decyzje, bo ma priorytet przez większość czasu ze środkowej alejki. W tej chwili również górna część mapy była spuszowana, więc ta rzeka raczej po stronie R6 Team, jeżeli chodzi o kontrolę. No i zgarnia darmowego Heralda. To jest w sumie duży zysk, bo pamiętajmy, że Herald w większości przypadków może dać wieżę, ale teraz mamy nurek na bocie. No właśnie, Piazgliwice poczuł, że musi coś zrobić po tym, jak Szlatan zgarnął kolejny obiekt na mapie. Ale to no będzie Herald na midzie. I mamy już została zagrana już tego tam Shelly. Konsekwencje. Renifer opuścił na chwilę mapę. Czterech zawodników Piasta, Gliwice już naciska na dolną aleję i rozpoczyna się wyścig. Kto zgarnie pierwszą wieżę? Trudno powiedzieć. Wciąż jeszcze to jest niewyjaśnione. Jednak minimalnie, chociaż nie tak minimalnie. Tutaj sporo jeszcze brakuje Matisławowi, Szlatanowi, żeby tę wieżę zniszczyć. Na razie mamy sytuację 1 na 1, ale dużo bardziej jestem fanem tego, co zrobiło R6 Team, ponieważ otworzenie środkowej alei no, daje im więcej możliwości na mapie. Czy pamiętajmy, że to jest wymiana taka niejednoznaczna, bo Piast Gliwice zainwestował teleportację, dostali zabójstwo, chociaż teraz może Simivac przypłacić swoją zuchwałość, bo ładny zegarek z jego strony.
No i czekamy jeszcze na Rektiva, który też zaraz się tutaj pojawi. Jest Raxo, Matisław, czterech zawodników R16 w okolicy górnej. Ale brakuje Renifera. Sporo obrażeń. Rektiv, już jest zagięcie czasu przestrzeni. On zaraz pojawi się bardzo blisko. Sypią się tam flesze. Podrzucony Kackos. On będzie musiał tutaj upaść, ale Szlatan jeszcze próbował mu pomóc. Wykopany Simliwak. Zobaczymy, teraz sytuacja trochę się odwraca. R16 naciska na Rypsona. No ale zabrakło tam trochę przestrzeni i fakt, że obok było trzech zawodników. Jeszcze tam pojawił się Dambaj chwilę później, więc no nie mogli ryzykować jakiejś zemsty za swojego toplanera. Za to Renifer teraz ma linię całkowicie dla siebie i będzie mógł chwilę pofarmić. Tylko mimo tego ma stratę w stworach. Pamiętajmy, że tutaj Ezreal już dysponował przedmiotami, które pozwalały mu na całkiem solidną walkę, bo zarówno Manamion oraz Shin za nabyte. Teleportacja, którą dysponuje Ezreal, przesądziła o losach tej walki, bo Piast Gliwice miał po prostu przewagę liczebną, ale zobacz, R6 Team szuka swojej flanki. No właśnie, Raxo decyduje się jeszcze trochę poprzeszkadzać Piastowi w tym podboju wieży i udaje mu się kupić trochę czasu. W tym całym czasie pojawia się tutaj chwilę później Matisław. Dambaj chyba z tego wyjdzie, ale Blue 45 już upada. Widzimy, że Matisław będzie szukał jeszcze tutaj może jakiejś eliminacji, ale przeciwnicy są już bardzo daleko. Przeskakuje Dambaj, ale mamy flash od Ezreala, no i zabezpieczony strzelec z Piasta Gliwice Esports, a więc to jest wymiana 1 za 1. No, na pewno nie faworyzująca R6 Team, ze względu na to, że zainwestowali teleportację, Matisław oba samonery włożył w to zagranie, a 1 za 1 w przypadku obu wspierających to nie jest jakiś super wynik. To, co z pewnością dla R6 Team będzie dobre, to fakt, że Matisław zgarnął tutaj zabójstwo, a złoto dla LeBlanc w tym momencie rozgrywki jest bardzo ważne. Z drugiej strony, to co również miało znaczenie, to fakt, że nie upadł turret Raxo, kupił naprawdę, naprawdę dużo czasu. Ale mając teleportację od Kackosa i LeBlanc z Summonerem i dwoma dystorcjami, nie wiem, czemu tylko jedno zabójstwo z tego wyniknęło. Coś musieli tutaj zawodnicy R6 Team źle zagrać. Może Matisław powinien był iść od rzeki, a Kackos od góry. Tak czy owak, z całego tego pasażu zagrań Piast Gliwice wyszedł dużo, dużo lepiej. No bo mają w tej chwili 2000 sztuk złota. Przewagi Ezreal 3-0. To również nie jest niebagatelna informacja, ponieważ pamiętajmy, że jest to postać, która dobrze skaluje, mimo tego, że najlepsza jest w midgame'ie na dwóch przedmiotach, to jej late game także nie jest fatalny przeciwko takim kompozycjom, jakie gra R6 Team, gdzie tak naprawdę zarówno LeBlanc, jak i Lucian czy Lee Sin będą łatwymi celami. No jedynie tutaj Szlatan i Raxo będą w stanie jakoś się oprzeć tym Mystic Shotom od Dambaja. No właśnie, jest to 3-0. Za chwilę pewnie w jego ekwipunku jeszcze pojawi się oczywiście... To nie będzie Triforce, to będzie, nie, to nie będzie oczywiście Triforce. Lodowy. Ale mamy wejście od R6 Team, wyłapany Dambaj i to może być jego pierwsza śmierć, na to wygląda, ale odpuszczony! No i Renifer musiał zainwestować jeszcze swój błysk, żeby go dokończyć. Teraz jest walka o czerwone wzmocnienie. Pojawia się tutaj Rypson, Blue 45, Matisław za ścianą. Będzie szukać jakiegoś celu. Czterech zawodników R6 Team zabezpiecza czerwone wzmocnienie. I wycofują się nie, po tym, jak zabrali strzelca, a nie jeszcze dupa. Będą próbowali dogonić tutaj i się zemścić. Tak jak mówisz, Rypson zgarnął to czerwone wzmocnienie, ale zaraz mu zostanie odebrane i to przez Szlatana. Który także przypłacił to wszystko życiem. Ostatecznie R6 Team z dwoma zabójstwami, podczas gdy Piast Gliwice zgarnia tylko jedno na dolnej alejce. Nic Simywak nie był w stanie zdziałać, więc dobre, proaktywne zagranie R6. Czyli tak naprawdę ten red buff nam zniknął z mapy teraz. Tak. To prawda, chociaż nie jestem pewien, czy nie pojawi się na Szlatanie, kiedy wróci z bazy. Kiedyś tak było, obecnie nie wiem, kiedyś tak mi się wydaje, że było na 99%, kiedy upadałeś, ale dostawałeś reda, będąc martwym. Zakładam, że on chyba znika w tym momencie. To nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, co dzieje się na mapie. R6 Team w tej chwili ma przewagę, tak jak mówiłem, raczej się nie pojawi. Jeżeli chodzi o R6 Team, miej przewagę puszu na górnej alejce, odrobinę tam podgryźli ten turret, ale muszą się wycofać, bo Rypson już powrócił na mapę. Pamiętajmy, że dysponuje paranoją do tego wszystkiego Rektiv, który ma już tego Archangel Staffa, co nie jest złym wcale przedmiotem, więc jest to sytuacja, w której jako Lucian i Alistar bez czarów przywoływacza z pewnością nie chciałbyś puszować. No R6 Team ma teraz kilka celów. Mają właśnie, tak jak mówisz, górną aleję, ale żeby jakkolwiek się do niej zbliżyć, do tej wieży zewnętrznej, muszą tę sytuację bardzo dobrze przygotować, a Piast Gliwice również nie próżnuje i jest to drugie podejście. Tym razem nie ma Raxo, który tutaj będzie w stanie naprzeszkadzać. On dopiero się zbliża razem z Reniferem. Tej wieży już sporo spłynęło. Jest podrzucony teraz Blue 45, wypchnięty pod wieżę i on będzie musiał upaść. Dambaj na flance, ale znaleziony przez Matisława. Ten przeskakuje sadzonką i chyba z tego wyjdzie. To jest... Piast Gliwice inwestuje 5 osób we wzięcie tier 1 na topie, upada wspierający, a wieża i stoi. Użyli ultimy. Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób Piast Gliwice otrzymuje taki wynik,
inwestując tylu zawodników, ale to jest fatalne zagranie, bo będzie ich kosztować wieże, kosztowało ich również zabójstwo. Dzięki temu R6 Team wyrówna w miarę w złocie i jeszcze, proszę, Kackos będzie szukał inicjacji na Rypsonie i Miwaku. Kackos decyduje się na agresję, jest zagrany ze Wboga Kuźni, który podrzuca Matysława, który już czekał za ścianą. Szlatan zaraz też się tutaj pojawi, szukają Rypsona. On jest teraz łatwiejszym celem, ale Simliwakowi brakuje już many. Widzimy, że już tam doskakuje Szlatan, dobry flash od Rypsona. On chyba z tego wyjdzie. Teraz Kackos brany na cel, sporo obrażeń na nim siadło od Rypsona i Rektiva. I to top laner. R6 Team upada w tej wymianie. Throw za throw. Najpierw Piastgliwice popełnia błąd, teraz R6 Team odpowiada tym samym, bo brak Renifera w tym teamfajcie kosztował ich bardzo, bardzo słono. Matysław zainwestował część swoich obrażeń, ale ładne błyski zawodników Piasta sprawiły, że no trochę zabrakło, bo ani Sion, ani Lee Sin w tej sytuacji nie oferowali jakiejś dużej ilości damage'u przeciwko tym, co mógł zaoferować po swojej stronie Rypson i Simiwak. No i Dumbaj na środku będzie tutaj troszeczkę podgryzać chyba tę środkową aleję, zwłaszcza, że jest niedaleko Rypson. Zaraz będzie mieć do dyspozycji swoją umiejętność ostateczną, chociaż w tamtym kierunku już zmierza Raxo i Szlatan, więc to nie będzie takie proste zadanie. Pojawia się Smok i on chyba będzie dużo bezpieczniejszym celem niż na razie ta wieża na środku. I on powędruje do Piasta Gliwice, bardzo daleko zawodnicy R6 Team i chyba nie mają ochoty walczyć o tego Smoka. Drugi smok na mapie, na razie drużyny podzieliły się nimi porówno, dwa powietrzne smoki. Nasi eksperci rysowali tutaj historię między oboma junglerami, gdzie Szlatan i Rypson będą prawdopodobnie ważnymi, albo przynajmniej w słowach ekspertów, mieli być ważnymi czynnikami dla obu drużyn. Póki co raczej to zawodnik Piasta Gliwice pokazuje nam się z dobrej strony, mimo tego, że ta paranoja na topie użyta po to, żeby wziąć wieżę, która ostatecznie nie upadła, czyli została zmarnowana, tak Rypson radzi sobie naprawdę nieźle. 2-1-4, ma przewagę 20 stworów nad rywalem, zbliża się do pierwszego porządnego przedmiotu, potem, który służy do dżunglowania. No i też poziom przewagi, tego nie możemy w żaden sposób ominąć. Z drugiej strony, Szlatan też kilka ładnych kopów po swojej stronie już w tej chwili ma, a wczoraj pokazał, że potrafi znacznie więcej. Jest mobilizacja od Piasta Gliwice, by wziąć tę wieżę na środku, ale Raxo błyskawicznie odpowiada. Kolejny raz będzie obrona, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Widzimy, że Kackos pojedynkuje się z Simliwakiem, ale to ten drugi, to ten pierwszy, przepraszam, wyszedł na tym dużo gorzej i Kackos już bez punktów zdrowia będzie musiał się wycofać do bazy. Ma do dyspozycji oczywiście swoją teleportację, ale wygląda na to, że ta walka nie będzie trwać dłużej. Póki co Renifer, Szlatan i Raxo przepychają linię na środku, ale jest tam Dumbaj, który bez problemu poradzi sobie z wyczyszczeniem tych minionów. Matysław w tym czasie schodzi na dolną aleję i będzie mieć tam chwilę czasu. Chyba zaraz dołączy do niego Renifer i Raxo i to może oznaczać wieżę, to może oznaczać trzecią już strukturę na konto R6 Team. R6 Team miał przygotowane fale zarówno na topie, jak i na bocie. Jedyne zagranie, jakie mogą mieć Piastgliwice, to przez środek, dlatego R6 było na to przygotowane. Co więcej, natychmiast rotują na bota, dzięki czemu wezmą darmowy turret. I to jest zagranie, które podoba mi się ze strony R6, ale to, co mnie najbardziej bawi w tym meczu, to fakt, że drużyna, zazwyczaj, w większości przypadków, drużyna, która rozpoczyna jakiś pasaż zagrań, przegrywa. Zauważ, że tutaj Piastgliwice przygotowywał się do oblężenia, nagle R6 Team odwraca to i było blisko, żeby niektórzy zawodnicy Piasta upadli. Kiedy R6 Team szukało jakichś ciekawych rozwiązań, to oni przegrywali, więc obie drużyny chyba lepiej radzą sobie po prostu reaktywnie. Może no taki właśnie wniosek wyciągniemy z tego wszystkiego, co nie zmienia faktu, że w pewnym momencie pojawi się ten fioletowy przeciwnik. Mówię przeciwnik, bo bardzo często dla drużyn takich jak Piastgliwice Nashor okazywał się gwoździem do trumny, czy to w jedną, czy w drugą stronę, gdzie potrafili ograć przeciwnika i kończyć rozgrywkę, albo tak jak, jeżeli dobrze pamiętam, na IHG sami po prostu oddali mecz rywalom. No właśnie, Baron Nashor to jest obecnie zmora tego końcowego etapu środkowego. Coś w tym jest, że przychodzi taki moment, gdy drużyny się gubią i jest problem z decyzyjnością. Często to się kończy, tak jak wspomniałeś, Tomku, odwróceniem sytuacji i w rezultacie stratą drużyny, która jest faworyzowana. W tarapatach. No właśnie, zobaczymy, ale nie, on wyjdzie z tego. Szybki to ultimate, więc właśnie. To jest wymiana, Eryk, ale pamiętajmy, że Sajona trwa dużo dłużej, jeżeli chodzi o ten cooldown, zwłaszcza, że Simiwak też już dołożył odrobinę redukcji czasu odnowienia po swojej stronie, więc pojawi się szybciej ten zew Boga Kuźni. Okej, okay, podsumujmy dotychczasowe 21 minut rozgrywki, bo Matysław ma drobną przewagę w stworach, te 20 creepów z pewnością może mieć znaczenie, ale nie widzieliśmy jeszcze tego wejścia LeBlanc, które odmieniłoby teamfight. Kilkukrotnie Matysław próbował, ale jeszcze się nie udało tego zrobić. Dumbaj 3-1,
mimo tych trzech początkowych zabójstw, ja nie czuję, żeby jakoś bardzo agresywnie grał tym Dezrealem i to jest chyba problem, bo wydaje mi się, że jeżeli decydujesz się na tę postać, musisz wychodzić nieco bardziej agresywnie, próbować jakiejś kombinacji Arcane Shift i Mystic Shot w przeciwnika, zamiast tego zaakceptował status quo, gdzie on zgarnia farmę, Reaper zgarnia farmę, a to nie jest chyba ten pożądany stan, zwłaszcza kiedy masz 3-0. A jeszcze chciałbym Cię zapytać, Tomku, o przyszły patch. W tym momencie gramy na 8.2.2, zaraz wychodzi 8.2.3. I jeżeli chodzi o zmiany, które tam nastąpią, czy to nam trochę odkorkuje tę sytuację z Baronem? W takim kontekście chciałbym to tak Cię podnieść. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc odkorkuje sytuację z Nashorem. To, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że niektóre drużyny mają problem, jeżeli chodzi o decyzyjność i że ten Nashor tak naprawdę staje się niesamowicie kluczowym elementem każdego spotkania. Myślę, że drużyny, które mają problem z decyzyjnością na Nashorze, nadal będą miały problem z decyzyjnością na Nashorze i obawiam się, że to nie ma dużego... Jakby jasne, kiedy Nashor jest buffowany, to może mieć jeszcze wpływ. Jeżeli chodzi o patch, to co może się zmienić na 8.23, to fakt, że dużo złota jesteś w stanie zgarnąć ze złota, z wież, bo pamiętajmy, że te plejty będą dawać bardzo dużo golda, co sprawia, że być może drużyna przyspieszająca rozgrywkę będzie w stanie tego Nashora zrobić wcześniej. Z drugiej strony, jeżeli jesteś warty duże bounty, to nie będziesz chciał ryzykować. Więc nie sądzę, żeby miały być to jakieś duże, duże kombinacje. No dobra, ale zobaczymy, czy Kackos teraz coś tutaj wykombinuje na środku. Doskakuje do niego Szlatan, był 405, już wykopany ze Wboga kuźni, zagrany i czekamy na dalszy rozwój tej sytuacji. Był 405, bardzo osłabiony, ale to Simliwak upada jako pierwszy, bo on cały czas był w ogniu R6 Team, a więc Piast Gliwice teraz będzie podejmować tę obronę wieży trochę w osłabieniu. Jeszcze ona widzimy, się że Rybson się cofa. Rybson się cofa, więc nie ma mowy tutaj o jakiejkolwiek obronie. Jedynie Dumbai będzie próbować z dystansu trochę osłabiać przeciwników, no ale to stało się już faktem. Czwarta struktura dla R6 Team, ale wciąż są stratni, jeżeli chodzi o złoto. Tak, i to, co jest dla mnie najciekawsze, to fakt, że po ultimate Blue 45 i tym koziołku, który nadchodził, byłem przekonany, że Piast Gliwice musi to obrócić, ale chyba to jest odrobinę efekt tego Ezreala, bo kiedy się nad tym zastanowić, Ezreal nie jest postacią, która zadaje ogromną ilość obrażeń w teamfightach. On potrzebuje czasu i sposób, w jaki go zdobywasz, jest taki, że obijasz rywala przed walką, w trakcie walki, przez cały czas po trwaniu walki. Dumbai rzadko widuje Mystic Shoty, które trafiają w rywali. Naprawdę mam wrażenie, że ten zawodnik nie potrafi dla siebie znaleźć miejsca jako ten Ezreal, gdzie powinieneś grać agresywnie. Co więcej, musisz grać agresywnie jako Ezreal, jeżeli chcesz osiągnąć jakieś wymierne skutki, a tego mi po prostu brakuje. Zobacz, że mając Brauma, który również jest świetnym defensywnym supportem, po prostu nie widzimy jakichś agresywnych ruchów, ale Kackos teraz szuka teleportacji na plecy. To może być dewastujące. No właśnie, trzech zawodników Piasta Gliwice w odwrocie, a jeszcze Dumbai przed chwilą złożył swój błysk, więc mamy Matisława i Szlatana, którzy będą na nich naciskać. Blue 45 już opuścił mapę, teraz na ten celem jest Rybson i to również chyba się uda. Wszystko na to wskazuje. Symliwak tam podchodzi, ale już jest trochę po chipsach. No i widzimy, że Dumbai będzie próbował jakoś wyrównać te rachunki razem z Rektivem, ale oni boją się podejść, bo R6 Team naprawdę wykonało kawał dobrej roboty. Mamy trzech zawodników Piasta Gliwice, którzy teraz opuścili mapę. To była genialna flanka od Kackosa. Teleportacja, która pozwoliła na znalezienie trzech zabójstw, w efekcie czego być może będą grać z Nashorem. R6 Team jest teraz na dobrej drodze, żeby odzyskać rezon w tej rozgrywce. Opamiętajmy, nadal są do tyłu w złocie, ale ostatnie 2-3 zagrania wychodziły z ich strony. Piast Gliwice nie znajdował odpowiedzi. Co więcej, ten Nocturne, o którym mówiłem, że radzi sobie dobrze, obecnie raczej niewidoczny. Jeszcze raz zobaczmy, bo on steleportował do tego warda, który został postawiony przy okazji brania wieży. To było dosłownie 3 minuty temu. Przygotowali to zagranie i świetna egzekucja ze strony toplanera R6 Team, który wchodzi, zagrywa glorię z przyłożenia. 3 ścieżki lodów, które sprawiały, że przeciwnicy są spowolnieni. I to była kwestia czasu. Fakt, że Reaper i Matisław po prostu mogli zadawać obrażenia z dystansu, również pomógł R6 Team z naprawdę, naprawdę czystym teamfightem. Mam wrażenie, że to wejście Simliwaka na sam koniec było troszeczkę zbędne. Zbędny, to prawda. Myślę, że jest to bardzo adekwatne słowo. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy czasem odpuścić. Kiedy odciąć pępowinę. Kiedy ze sceny zejść. Dokładnie. A Simliwak tego nie wiedział.
No dobra, ale mamy wygraną walkę od R6 Team i sytuacja w złocie praktycznie nam się wyrównała. Te 300 sztuk złota teraz nie ma większego znaczenia dla Piasta Gliwice i rozpoczynamy ten kluczowy moment, czyli taniec wokół Barona, bo R6 Team już zdołało zniszczyć wieżę wewnętrzną na środku i nie spodziewałbym się, że będą próbowali bez naszora niszczyć kolejne struktury po liniach bocznych, ale rozpoczyna się walka i widzimy, że sprowokowana właśnie przez R6 Team. Raktor wszedł bardzo głęboko, ale mamy wjazd od Rypsona i on jest skuteczny. Szlatan opuszcza na ten moment mapę, ale Rypson upada również chwilę później, dołącza do niego Raxo i zdaje się, że to Piast Gliwice odzyskało rytm w tej walce i to oni teraz będą mogli to wszystko wygrać. Tak, tak to się stało. Z pewnością, dwa trupy na konto Dambaja pod koniec tego wszystkiego. R6 Team chyba tym razem nie trafiona inicjacja, bo przeciwnicy rozbili się w kilku miejscach. Kackos na frontline, Raxo próbujący zanurkować gdzieś tam z tyłu, podczas gdy Piast Gliwice rozdzieliło się na dwie części i dokładnie ta walka pozwoliła Rektivowi oraz Dambajowi zadawać obrażenia z dystansu, będąc relatywnie nietkniętymi. I R6 Team teraz musi powiedzieć, sprawdzam, ale nie wiem, czy na czas ten poker z ich strony zostanie dobrze rozegrany. Rektiv wychodzi do lewej. Nie ma Rypsona, więc nie wiadomo, do kogo powędruje ten naszor. Piast Gliwice założyło, że go odpuszczają. No widzimy, że Blood 35 i Rektiv bardzo osłabieni. Nie zrobią. Po prostu nie ma opcji. I to jest sukces. To jest sukces ewidentny R6 Team. Udało się Matisławowi i Reniferowi na tyle przestraszyć przeciwników. Oj, czy jeszcze nie znajdzie tego, tutaj Blue 45? Tego. Na to wygląda. Ależ to było bezsensowne. Szlatan popełnił zdecydowany błąd. To, że wymieniłeś swoje życie za wspierającego drużyny przeciwnej, nie daje jakiejkolwiek przewagi R6 Team. Co więcej... Przeciwnie. Dokładnie. Myślę, że tutaj zdecydowanie jest to przeciwny efekt, który chciał osiągnąć zawodnik R6 Team, ale wiesz, jak to mówią, po prostu syndrom Lissina. Kiedy trafisz pierwszą część Q, musisz dorzucić drugą, ale zobacz, Rypson rozpoczyna kolejną potyczkę. Nie wiem, czy na swoją korzyść, bo nadchodzi w tym wszystkim Kackos. Ale jest tutaj Dambaj i Rektiv, który trochę studzi zapał. Rozpoczyna się walka 3-4. Tak, bo Renifer trochę zdobył przewagi teraz dla R6 Team. Udaje się wyłączyć dwóch zawodników Piasta Gliwice. Jeszcze zagrany koziołek od Similwaka, ale trochę późno. Teraz Rektiv naciskany przez Raxo i Renifera, a więc Renifer dorzuca trzecią eliminację na swoje konto. No i czy oni się zdecydują na tego naszora? Na to wygląda. Szlatan już wstał, więc biegnie w tamtym kierunku. Wizja wyczyszczona, można zaczynać, chociaż Piast Gliwice oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Nie mają smajta, nie mają obrażeń, nie mają postaci, które mogłyby tutaj powalczyć. Muszą odpuścić. Jedyne, co mogliby zrobić, to zagrać Ultimate Brauma, który zadałby 200 obrażeń. I to właściwie tyle. Jeżeli chodzi o te walki, zobacz, jakie to jest proste. Rypson wchodzi, przeciwnik unika ciosów rywala, wybierając się za ścianę. Nadchodzi Kackos, który z jednej strony, Raxo z drugiej i jeszcze nie inicjowali. Poczekali, aż pojawi się Renifer, poczekali, aż pojawi się Matisław i w tym momencie Raxo używa kombinacji. Raz, zabijają jednego przeciwnika, drugiego przeciwnika, potem Raxo używa kombinacji drugi raz. Lucian doskakuje, zadaje obrażenia. To naprawdę było dziecinnie proste, a na naszych ekranach oczywiście... No nie mógł zrobić inaczej. No on tak. Po prostu poczuł... Zef. Poczuł tę moc. Poczuł zef. Ale co wydarzyło się dalej? Bo to było właśnie kluczowe. Raxo stawia wizję, tutaj również pojawił się Rypson, który ją czyścił. I to jest całkiem słuszne, że on pojawia się na rzece z teleportacją, ale Matisław ze ściany. I zobacz, on wraca. Nadchodzi również Renifer i Raxo czekał. Cały czas miał dostępne te możliwości, ale czekał, aż pojawił się jego strzelec oraz midlanekery i w tym momencie jeszcze pogonią Rektiva, bo niczego się nie obawiają. Lucian może zdaszować agresywnie do przodu, wiedząc, że jego bodyguard w postaci Alistara jest zaraz za plecami i w każdym momencie będzie gotów go zasłonić. No i mamy 2,5 minuty. Oblężenia tego można się spodziewać. Oczywiście zawodnicy R6 Team wzmocnieni Baronem, Baron Buffem. Zaczynają od dolnej alei i widzimy, że to pozostaje bez odpowiedzi. Piast Gliwice nie ma tutaj absolutnie żadnej możliwości, żeby powstrzymać. Raczej decydują się na obronę inhibitora. To będzie trochę łatwiejsze, bo ta fala troszeczkę już ubyła nam. Trusz od baraż zagrany przez Dambaja i brakuje minionów, które... No, jeszcze kawałek. Ale nadejdą. I to, co mnie zastanawia, to fakt, że R6 Team nie gra w tym stylu, który pokazywali nam wcześniej, czyli jakieś rozbijanie mapy, 1-3-1, 4-1, kombinacje. Nie, po prostu poszli w pięciu dolną aleją i mówią, nie będziemy ryzykować, że coś się wydarzy, nie będziemy ryzykować błędu, a ten może zaraz nastąpić. No właśnie, bo Similwak nie ma zamiaru tutaj odpuszczać. Unieruchomiony Kackos. No i zobaczymy, jak ta walka się rozwiąże. Blue 45, bardzo osłabiony, ale wychodzi z tego. Dwóch zawodników Piasta Gliwice już na glebie, teraz Dambaj jeszcze się wycofuje. Rektiv próbuje coś od flanki, ale on w ogóle
zdaje się nie być celem. Zawodnicy R6 Team zupełnie nie są nim zainteresowani. Jedynie Raxo na razie, jeżeli chodzi o drużynę niebieską, nas tutaj opuścił. Widzieliśmy powrót Kackosa, ale za chwilę oczywiście jest zagrana teleportacja, więc on wraca tutaj w pełni sił i będzie kolejna próba naciśnięcia na ten inhibitor, która za chwilę stanie się faktem. Dambaj jest zupełnie bezradny, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na mapie. Zawodnicy R6 Team niszczą inhibitor na dolnej alei i teraz mogą się z czystym sumieniem wycofać. To nie było w 100% czystym. To nie był ten efekt, którego chciałbym... To nie jest ten efekt, który chciałbym zobaczyć od najlepszej drużyny w Polsce, ale R6 Team jeszcze do tego miana nie pretenduje i... Wiesz co? Podoba mi się to, że po prostu poszli w piątkę, wygrali teamfight i wzięli inhibitor. To nie jest, tak jak mówię, najczystsze, ale to jest może przejście do tego stylu, który powoli będą chcieli osiągać, bo to nie był najgorszy teamfight. Wyglądało to nieźle. Wiedzieli, że mają możliwość wygrania tego typu walki drużynowej i poszli za ciosem. R6 Team w tej wcześniejszej edycji, w tym wcześniejszym wydaniu wydawało mi się niejednokrotnie, nie chcę powiedzieć zagubione, ale niezdecydowane. Mhm. Teraz zdecydowanie to wygląda lepiej w takim kontekście, że kiedy coś wymyślą, po prostu to robią i wszyscy idą za ciosem, to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Teraz, mając super miniony na dole, jesteś w dużo łatwiejszy sposób w stanie oblegać czy to górną, czy to środkową alejkę i zakładam, że tam właśnie udadzą się zawodnicy drużyny niebieskiej. I to będzie chyba ta górna aleja, bo tam jeszcze jest do wzięcia oczywiście wieża wewnętrzna. Im dalej od bota, tym lepiej. Więc dokładnie. Jest to rzeczywiście rozsądne rozwiązanie, aczkolwiek zawsze mogliby coś starać się pokombinować. Będą chcieli rozciągnąć na pewno zawodników Piasta Gliwice, bo kto zawsze musi zostać na dolnej alei i te miniony, które będą pukać do bazy przez najbliższe 3,5 minuty, odpierać się. No jest tam na razie Rektiv, ale Rektiv nie ma do dyspozycji swojej teleportacji, więc on już wie, że musi cofnąć się do bazy. Matisław przygotowuje miniony na górnej alei, więc za chwilę na pewno tam możemy się spodziewać oblężenia od R6 Team. I chyba Piast Gliwice musi tutaj zdecydować się na to, by tę wieżę oddać. Zakładam, że Piast Gliwice nie ma szans, żeby obronić tier 2. Pytanie, jak będzie z wieżą inhibitorową, bo to ona jest w tym wszystkim najważniejsza, a co za tym idzie inhibitor, bo jeżeli będziesz miał dwie fale super minionów i do tego nadchodzącego relatywnie niedługo na Shora, to może oznaczać kłopoty, ale R6 Team wie, że nadmierna szarpanina może nie służyć ich celowi na tej mapie, ich następnemu zagraniu, a zakładam, że będą chcieli przejąć smoka, bo on również się niedługo pojawi. Zastanówmy się nad przedmiotami. Reniper dysponuje 4 naprawdę silnymi itemami w ekwipunku, tak samo jak Dambaj, ale jeżeli spojrzymy na teamfighty, kompletnie nie widzę strzelca Piasta Gliwice. Ma 6-2-2, a mam wrażenie, jakby w tej grze nie funkcjonował wcale Dambaj, tylko jakiś podrzędny gracz. Okej, to może są nieco zbyt... agresywne słowa, może nieco zbyt brutalne, ale naprawdę, grający z Realem, musisz przyjąć konkretny styl i totalnie go nie widzę. Dambaj gra z Realem w taki sposób, jakby grał Kaiso. Tak nie możesz po prostu. Dużo bardziej mi brakuje jakoś w tych walkach Rektiva. Mam wrażenie, że jemu też ciężko się odnaleźć i znaleźć jakiś konkretny cel. To prawda, trzyma się, dobrze się ustawia, ale jakoś no, nie widzę efektów. Nie było sytuacji, w której Ryze by kogoś naprawdę złapał w klatkę, zadał dużo obrażeń i uciekł na tym przyspieszeniu wynikającym z phase rusha czy zdolności pasywnej. Ale zobaczmy. R6 Team ma minutę do smoka, minutę 20 do Nashora. Pamiętajmy, że oba te obiekty będą bardzo, bardzo ważne dla ich kompozycji, ponieważ będzie prościej skończyć po prostu, ujmując to w symplistycznych terminach. I może to jest jakaś szansa dla Piasta Gliwice, bo jeżeli te obiekty będą dwa, no to wiadomo, że R6 Team będzie musiało się na coś zdecydować. Ale utrata Nashora w momencie, w którym nie masz inhibitora, jest naprawdę bolesna, więc R6 Team może, powiedzmy sobie, pozwolić na jakiś gambit, który da im szansę wziąć tylko jeden albo oba nawet naraz, plątać przeciwników w walkę. Jest kilka opcji, co może zrobić Piast Gliwice. Z pewnością musieliby jakoś wyłączyć z walki Luciana. Nie mówię tu oczywiście o eliminacji, tylko po prostu o sposobie, który sprawi, że Renifer nie będzie w stanie wyrzucać z siebie tego ciągłego ognia, bo tak właściwie wyglądały ostatnie 3-4 teamfighty, że Renifer nietknięty strzelał i po rozprawieniu się z jednym przeciwnikiem przychodził do następnego i następnego i następnego. Zobacz, że on nawet nie zdecydował się na te swoje defensywne buty, tylko zerki, które pozwalają mu jeszcze więcej obrażeń. Oj, wyłapany Dambaj przez Matisława! Coś tutaj się wydarzyło. Teraz jeszcze wejście od Raxo i widzimy Blue 45 gdzieś tam się zaplątał. Będzie próbował cofnąć się do bazy, ale może być już za późno. Rektiv chwilę później pojawił się, zagięcie czasu przestrzeni zagrane, ale to jest koniec gry, tak jak mówisz, Tomku, bo R6 Team idzie po zwycięstwo i eliminują kolejnych graczy z Piasta Gliwice.
Esports. Jeszcze może uda się tutaj wyłączyć Latana, nie? Oczywiście jest Guardian Angel, który stoi oczywiście na straży i on tutaj wstanie. A więc w komplecie R6 Team będzie w stanie skończyć tę mapę, zwłaszcza, że Super Miniony już dochodzą do bazy. I samotnie Simliwak jest absolutnie bezradny. Szanowni Państwo, obserwujemy trzeci mecz wygrany przez R6 Team w grupie spadkowej, a więc... 3-0! Świetny start dla nich, naprawdę to jest forma, której się nie spodziewaliśmy ze strony R6 Team. Inhibitor wrócił do życia i to będzie miało chwilowe znaczenie, ale zakładam, że ta gra i tak się skończy. Jeżeli chodzi o to spotkanie, 36 minut zaciętych walk, 36 minut sytuacji, w których nie spodziewałem się, że aż tak trudno będzie R6